Cześć, to znowu ja, Michał Knabnam. Witam w kolejnym odcinku Akademii. Dziś wracamy znowu do naszego poprzedniego odcinka, który znajdziecie gdzieś tutaj, czyli Latart. Przyznajcie się, ile litrów mleka poszło na wasze ostatnie serce. Dzisiaj trochę trudniejsze zadanie, mianowicie rozeta. Jak ją zrobić? Zapraszam za chwilę. Ok, przygotowałem espresso, mam swoje spienione mleko. Podejście robimy takie samo jak do serca, czyli zaczynajmy najpierw z odrobinę z wysokości. W 30% pełnej filiżanki schodzimy do dołu, stopniowo zaczynamy przechylać dzbanek coraz mocniej. Podczas przechylania dzbanka zacząć delikatnie kręcić nadgarstkiem, tak jakbyście chcieli pędzlem malować po ścianie takie fajne linie. Nie ma co czekać, poleruję mleko i zaczynamy. Odlewamy sobie znowu nadmierną ilość piany z góry. Delikatnie polerujemy espresso. Zaczynamy z wysokości. Celujemy w środek. W 30% pełnej filiżanki. Schodzimy do dołu. Zaczynamy stopniowo wychylać dzbanek. Podnosimy go do góry i przecinamy. Rozeta przygotowana. Ja zapraszam na kolejny odcinek Akademia Espresso Cocktail TV. Dzięki, do zobaczenia.